Witam Was serdecznie. Nieposionym rolniku za płytko. Kurwa za płytko. Jeszcze się nóżki zrobiłem, rower przełamał, pamiętacie? Z tą rurką moja od Bizona, a tu jest daszek od APS ustawiony. Do żywocie. Jesteśmy tutaj na tym kawałku, gdzie był kwazarek. Gdzie siałem, gdzie Beneluka 40 cm dałem. Czy tak się zdarzyło, no. Gdzie ta pszenica? Już korzystając z okazji, tak widzę, że część na wierzchu, ale część jest fajnie. Te kółka mylą, bo ta pszenica nie jest pod kółkiem. Nie ma? A przed chwilą znalazłem. O, jest. I ona sobie już kiełki puszcza. Tak fajnie. Jeszcze w tej wilgotnej ziemi. O. Zabieg 0-0. To już powinien się udać, nie? No i co tutaj się stało na pomiarach? Tu wyszło dosyć ładnie, to bym powiedział. Jest tego rzepaku trochę i on jest taki chyba niewyrwany do końca. No ale to tam dostanie jakiś środek na uspokojenie. O, i tu wyszło. Krisu, oddawaj sąsiadowi. Tu ma sąsiad rzepak, tam jest dobrze. No i te pomiary gruntów tych pól są dobre i niedobre. Na jednym kawałku mamy 7 metrów przesunięcia z sąsiadem. Na moją korzyść, z drugiej strony 2 metry, na moją niekorzyść. No i tak to bywa. No ale tu jest punkt graniczny. Czyli tu szedłem dobrze. I druga granica jest za drogą. Tam. Że droga jest tutaj. O, widzicie? To jest z tego punktu do tamtego punktu. Tu jest droga. Wzięli się za nas. Gmina nam zrobiła niespodzianki. No tu już jeździłem Rumunem, bo zadzwonili po mnie, żebym się zobaczył, ale myślałem, że po nich zdążę, a już nie zdążyłem. Także biorę się za John Dendera. Mam podpiętą talerzówkę, ale jadę już siać, bo rano byłem tu, tu jeszcze jakieś sprawy wyprostować. Tu właśnie jeszcze te pomiary, wpadłem szybko. Kukurydzę. Będę sprawdzał wilgotność, bo kaszkowa może mieć 35, także można powiedzieć syry rozpoczęta. No i tutaj sobie już wiem, że to jest, tutaj muszę sąsiadowi oddać, tam z przodu mamy dobrze. Tu z tyłu ta droga, tak po skosie, będzie szła, jest jeszcze moja. Na tej drodze będą kamienie, wszystko. Nie wiem, czy sobie po prostu tak nie zostawić, bo kamienia tam wkopać i już zostawić tutaj tą miedzę, można by powiedzieć, sąsiedzką. Ja tędy bardzo rzadko jeżdżę. Bardziej jak już kończę, to wyjeżdżam gdzieś tam, ale przeważnie wyjeżdżam tam. Zaczynam tak, 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 od tamtej strony, zjeżdżam tu, 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 tu i kończę w tamtym rogu, także ta droga nie jest mi potrzebna. No, no to dobra. Ja lecę. Oj, tutaj jest dużo przesunięć między polami, można by powiedzieć. Jedni zyskali, drudzy stracili. O, jak ładnie Rumunem pojechałem. No, wsiadam na rower, lecę dalej. Do usłyszenia z czołnika. Cześć.